Godzina 4:38. Spałem jakieś 50 minut. Kurka, starcie drugie. Godzina 5. Się zapomina kart pamięci do drona, to tak trzeba robić. Okej. Okay. Fajna gąsienica. Także łapiemy wschód słońca. Poranne mgły podnoszące się nad górami. Jest pięknie. 5:57. Pięknie tu jest. Pogryzieni przez robale. Oh, ale wszystko jest dobrze. O 6 rano mieć już ćwiczenia i pracę kreatywną za sobą. Piękna sprawa. To jest dla mnie w ogóle ciekawe nowe doświadczenie, bo nie mam żadnej praktyki z wychodzeniem na wschody słońca, na golden hour i to wszystkie takie profesjonalne, fotograficzno-filmowe bajery. No, często ludzie się pytają, czym to jest, czym zrobiłeś to zdjęcie, czym nakręciłeś ten film. A czasem wystarczy zapytać, o której godzinie to zrobiłeś, bo przy wschodzie słońca wszystko wygląda 5 razy lepiej. Śniadanie. Jajecznica i mas. Po 3-godzinnym spaniu, spakowani, idziemy, wyjeżdżamy z Tajpeju. Trenna stacja kolejowa w Tajpeju śmiesznie wygląda, bo jest pełno ludzi, którzy sobie po prostu siedzą na podłodze. Pociąg umalowany w Hello Kitty. Jedziemy sobie Intercity z Warszawy do Krakowa. Pendolino. Bardziej Hawaii, a my Hello Kitty. Nasz plan na film z Tajwanu jest taki, żeby się nie skupiać na mieście, więc ta wizyta w Tajpeju na parę dni to była tylko taka rozgrzewka. Właściwą rzecz będziemy kręcić w dziczy. Kasia poszła wynająć skuter, którym będziemy się przemieszczać teraz po tej okolicy. Dla niej ciekawy pociąg, nie ma żadnej Hello Kitty w środku. Z jednej strony mamy te takie dzikie elementy, jakieś piękne widoki i tak dalej, a z drugiej strony mamy zasięg 4G i super szybki internet praktycznie wszędzie, więc mogę sobie pracować normalnie, będąc w biegu, sprawdzać sobie statystyki, oglądać sobie filmy na YouTubie. Zrobię kiedyś jakiś dłuższy wywód na temat technologii, których używam, bo w dużej części tych bajerów nie widać na filmach. Tak, idę przed siebie jeszcze 45 minut. Straszny upał, jestem spocony jak świnia. Ale jest bardzo ładnie dookoła. Kasia gdzieś też tutaj jest w pobliżu i jedzie na skuterze i próbuje mnie znaleźć. So, you think it's where? Mamy taki widoczek w stylu Azja, czyli kolesie w słomkowych kapeluszach na polu ryżowym. Inny taki widok, który trzeba mieć na filmie z Azji, to jest taki dziadek bez zębów, który się uśmiecha i pokazuje, że proste życie jest tak naprawdę wspaniałe. Poszukamy go później. Can you tell me how to open this thingy? Yeah, I want to put the helmet away. No dobra, dojechaliśmy do naszej nowej bazy. Co tam, piesku? Mówisz po polsku? W tym momencie dzisiejszy film się trochę posypuje, bo wydarzył nam się mały sprzętowy armagedon. Parę sprzętów nam się zepsuło jednocześnie w jeden dzień z naszej winy. I zanim się przeorganizujemy, muszę coś wymyślić. Po dotarciu do hotelu poszliśmy na plażę.
zachwyciliśmy się piękną naturą. A teraz pójdziemy coś zjeść. Zatrzymaliśmy się w takim bed and breakfast sympatycznym i robimy tradycyjną rzecz, czyli właściciele polecili nam jakieś żarcie. Zajechaliśmy. Wygląda ona bardzo, bardzo lokalne. Co? No. Generalnie się w tym miejscu wszyscy na nas gapią jak na grubą palę. Ty podróżujesz po świecie i myślisz sobie, że już jesteś niezły, że już tak potrafisz się naturalnie zachowywać i tak niegodę turystycznymi śladami. Chodzisz do takiego miejsca i czujesz się i wyglądasz jak największy turysta na świecie. Myślę, że tutaj w tym lokale się tak gapią na nas, bo rozpoznali źle tutaj beczkę. Tak, wyglądają się.